Dobra, wezmę sobie AK-12. Jak tutaj drużyna akurat trafimy, widzę do dobrej, bo wygrywamy. Okej. I GM tutaj jakieś nieogary. I dobrze. Dobra, jest pierwszy kill. Ale wiadomo, że jeden to za mało, nie? Jedziemy dalej. Dobra, jest headshot. Tutaj jest ziomeczek. Coś mu chyba nie wtyknęło. Okej. Proszę bardzo, mamy go na górze i z tyłu, i z boku, i wszędzie, dobra. Generalnie tak, AK-12 to jest jedna z moich ulubionych broni w Call of Duty Advanced Warfare. Oczywiście, bo w Black Opsie są zupełnie inne te bronie i zupełnie inne są moimi ulubionymi. To już nie są te same. O! Słabo, ja się nie zabił, ale okej. I w każdym bądź razie... Tutaj jest elitny hardcore, po prostu ja uwielbiam hardcore w kodzie, ale tutaj jest taki, że na tej zasadzie, że po prostu umieram i tam mam chyba, nie wiem, 5 sekund czy 7 sekund na odrodzenie, tak? To ja takich naprawdę gier nigdy nie lubiałem, nigdy takie nie przepadałem grać, także gram sobie tutaj na podstawce, akurat, nie to co w Black Opsie trójce. I jeżeli chodzi o właśnie dodatki do broni, to jest to tłumik, żeby mnie nie było widać na mapie, gdy strzelam. Jest to dosyć dla mnie bardzo istotne. I szybkie wyciąganie chyba, z tego co tam pamiętam, i szybki magazynek. To są takie moje standardowe dodatki, które najczęściej biorę. Nie wiem jak mnie zabił, czemu ja go nie zabiję. I w sumie tutaj tak, tutaj jeszcze jakiś bieg, że się nie męczę, mam ten tłumik EXO, czyli że jak używam tłumiku, jak używam EXO umiejętności, to po prostu mnie nie widać na mapie. Na mapie paginożercę mam, bo często mi się amunicja tutaj kończy. Jak ich tak już zabijam, a nagle lipa i nie mam. Co wtedy zrobić? No i właśnie. A broń od wroga to jednak nie to samo często, co ja tam preferuję oczywiście. Także właśnie jest to padlinożerce jeszcze. Właściwie jeszcze Cold Lot, to teraz nie pamiętam co to już było. I najczęściej mam 3 dodatki do broni, w sumie w każdym Call of Duty ja mam 3 dodatki do broni. Zawsze to najbardziej lubię i mi to najbardziej odpowiada. Także i w Black Opsie i w Advanced Warfare mam 3 dodatki do broni. Tak to się prezentuje jeżeli chodzi o moje klasy. O, tutaj już UAV. Nie, goni mnie! Idź pan! No nie! Okej, skoczyło mu się, super. Już myślałem, że będzie po mnie. Teraz ten skoczył tutaj na dół. Tyk. Dziękujemy bardzo, nie ma pana. Tam jest na górze, tam... Czy już był na dole? Nie, ale jest tutaj. Tutaj są na dole. No, już nie zdążyłem. Więc tak, tak to wygląda, jeżeli o moje... O moje preferencje chodzi. Tutaj nie mam jakiegoś tam kamuflującego przebrania, mam po prostu przebranie takie jakie mi się tam podoba, co tam dostanę, czyli tam wtedy zakładam. Bo tutaj można sobie właśnie dopasować do własnych predyspozycji kostium, tak, naszego bohatera. Można mu zmienić hełm, można mu zmienić buty, rękawice tam, wszystko właściwie tam. Ten plecaczek taki właśnie, który nam EXO umiejętności daje, to można wszystko sobie ekspresjonalizować jaka scenę, żeby wyglądało. O, nie zabiję. No patrzcie, nie zabiję go, no nie. Dobra, zabiję innego, tylko mnie teraz zabije, prawdopodobnie. Gdzie jest? Okej, ja go zabiłem, ale tutaj inny nie znalazł. Dobra. Gdzieś tutaj był. No, zniknął mi, nieważne. Nie nagrywałem w ogóle ostatnio z Call of Duty Advanced Warfare, ponieważ miałem jakieś problemy z grą, nie wiem czemu, ale gra po prostu mi się jakoś crashowała, mimo że to jest PS4, to wyłączała mi się, nie chciała działać, jakoś lagowała się, no i dlatego nagrywałem ostatnio tylko Black Ops 3. Ale teraz jak już wszedłem, bo w końcu chciałem zobaczyć, to jest wszystko ok, jak na razie przynajmniej, także póki będzie działać, to sobie też go będę nagrywał, bo jest bardzo dobrą częścią. O, tutaj był wróg. Trochę źle zrobiłem. Jest, dobra, jest jeden. Serio? Nie zabiłem go? Drugi. Tak, moim też problemem jest to, że czasami za szybko po prostu puszczam spód. Ja już myślę, że koleś już nie żyje, że mam już załatwione z głowy, a tutaj jednak oprócz. Wystarczy by jeden nabój, żeby go zabić, a on wtedy do mnie ładuje owił. Ołów i już po mnie, dobra. Ten mecz był dosyć krótki, ale dzięki wielkie za oglądanie.
statystyki są takie jak są, no rewelacja jakoś nie ma. Jeżeli spodobał wam się ten materiał, zostaw mi łapkę w górę i daj subskrypcję. A filmów będzie na pewno więcej. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, siema!